W Lesznie gościł europoseł Jarosław Wałęsa, który na spotkaniu Klubu Obywatelskiego mówił o Europie na zakręcie. Zakrętów w Unii Europejskiej zawsze było bardzo dużo i to jest kolejny w serii różnych zakrętów. Także nie bójmy się zakrętów, najważniejsze jest, żeby dobrze wyjść na prostą. Zakrętem może być w tej chwili Brexit, zakrętem mogą być ruchy nacjonalistyczne, które budzą się w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, ale to są wyzwania naszych czasów. Także co jest najważniejsze? Najważniejszy jest dialog, najważniejsza jest rozmowa i to, żebyśmy się rozumieli, bo Unia Europejska jest naszym wspólnym dobrem. To znaczy, my wszyscy powinniśmy decydować o tym, jak ona powinna wyglądać. Jest wiele niedociągnięć i wiele rzeczy, które powinno być zmienione w Unii Europejskiej, ale o tym musimy rozmawiać i to jest najważniejsze. Mówi się, że jest za bardzo technokratyczna, za bardzo zbiurokratyzowana. Jest pytanie, czy idziemy w głębszą integrację, czy jednak rozluźniamy te nasze połączenia. Może niektórzy mówią, żeby wrócić do tego, czym była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, czyli tylko stricte organizacją ekonomiczną. To też jest pytanie, na które też trzeba było odpowiedzieć, czy tak chcemy kierować się Unią Europejską, czy jednak nie. Czy chcemy tworzyć z niej byt bardziej federalny, taki, który będzie właśnie decydował o tym, jaką tworzymy politykę międzynarodową, nie tylko w sferze gospodarczej, ale też politycznej. Także to są pytania, na które musimy sobie potrafić odpowiedzieć. Ja jestem federalistą. Uważam, że powinniśmy dążyć do głębszej integracji, zwłaszcza teraz, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje. Słyszymy o budowaniu Europy, czy Unii Europejskiej dwóch prędkości. Tak? Co to znaczy? To znaczy Europę tych, którzy chcą głębszej integracji i tych, którzy chcą rozluźnienia relacji. I to jest w tej chwili faktem. Jeżeli Polska opowie się za bycie poza tym kręgiem głębokiej integracji, no tak naprawdę sama odetnie się od decydowania w bardzo ważnych kwestiach tego, czym może stać się Unia w przyszłości. Ten zakręt, czyli dzielenie Unii Europejskiej na kilka prędkości, jest głosem właśnie tych, którzy są już zmęczeni tym, że mamy dwugłos. Mamy Unię Europejską, ale tak naprawdę nie rozumiemy, czym może być Unia Europejska i mamy grupę państw, które są właśnie tej głębokiej integracji i tych, którzy nie są. I musimy znaleźć rozwiązanie, czy możemy połączyć te dwie przeciwstające się jednak myśli, czy jesteśmy w stanie to zrobić. Ale federalizacja jak najbardziej pogłębiona według pana. Tak, tylko to nie jest pomysł na ten rok, czy za 5 lat, czy za 10. To jest coś, co wydaje mi się, że powinno nastąpić naturalnie. Przede wszystkim należy rozmawiać, przede wszystkim należy przedstawiać odpowiednie racje i tym, czy ma być Unia Europejska. Pamiętajmy, że to jest byt niesprawdzony. Tak nigdy w całej historii świata nikt nie tworzył czegoś takiego, żeby z 28 krajów, które przez wieki ze sobą wojowały, nagle tworzyć taki twór, który będzie dobrze współpracował na arenie międzynarodowej. W kontekście też globalizującego się świata musimy myśleć w kategoriach tego, że jednak będąc w grupie państw jesteśmy silniejsi i ten głos poszczególnych krajów też może być bardziej wyraźny właśnie na arenie międzynarodowej. Nie mogło zabraknąć pytania o Lecha Wałęsę, który jest podejrzewany o współpracę ze służbami. Jak na te zarzuty reagują europarlamentarzyści z innych krajów? Zachodzą w głowę, drapą się po głowie i pytają się: Jarek, co tak naprawdę się dzieje w tej Polsce, żeby własny kraj tak pomiatał swoim bohaterem narodowym? Nie rozumieją tego. Na szczęście wielu kolegów, koleżanek z innych krajów podchodzi do mnie i mówi, żebym się nie przejmował, że rządy... Nieodpowiedzialne rządy kiedyś przemiją i ludzie, którzy nie rozumieją historii, też miną w kartach historii. Nie będziemy o nich pamiętali, a o Lechu Wałęsie jednak będzie się pamiętało. A jak pan jako syn to odbiera? Boli mnie to strasznie. Uważam, że mój ojciec nie zasługuje na takie traktowanie, zwłaszcza w taki sposób. Instytut Pamięci Narodowej przedstawił opinię tak naprawdę chemików, a nie specjalistów od pisma. W tej chwili przedstawiciel mojego ojca przedstawił opinię najlepszego fachowca w tej dziedzinie, który wyraźnie powiedział, że no nie można stwierdzić tak jednoznacznie, jak zrobił to IPN na podstawie kopii. Nie można stwierdzić oryginalności żadnego podpisu na podstawie tych kopii, którymi oni dysponowali. I to jest właśnie bolesne, że taka instytucja, zamiast kierować się analizami najlepszych fachowców, sprowadza tą dyskusję tylko do tego, żeby jeszcze raz, po raz kolejny móc dowalić Wałęsie. Ale czy to jest coś, co może złamać pana ojca? Mojego ojca nic nie złamie, ale na pewno zdrowotnie to się na nim odbija. I jako syn to mnie najbardziej boli, to, że podupada na zdrowiu, musząc odpierać te bezpodstawne już w tej chwili ataki.
Jarosław Wałęsa zapowiada start w wyborach samorządowych. Chce ubiegać się o stanowisko prezydenta Gdańska. Gdańsk to jest moje miejsce na ziemi. Deklarowałem to już kilka lat temu, że chciałbym powrócić trochę na łono mojego ukochanego miasta. I mam nadzieję, że tym razem będę mógł to zrobić. Jak według pana za dwa lata będzie wyglądała scena polityczna? To jest bardzo dobre pytanie. Ja nie wiem, jak będzie wyglądała za pół roku. Z tymi rządami, z zakusami, żeby zmieniać ordynację przy wyborach samorządowych, przy łamaniu prawa, już nawet nie tylko konstytucji, ale wszelkiego innego, zdrowego, rozsądkowego. Także tutaj może tyle zmienić, że nie będę naprawdę wyrokował, bo trudno jest przewidzieć.